Dzień dobry, z tej strony Michał Żukowski. Witamy w audycji Dzień dobry Olecko. Po drugiej stronie jest z nami pan Karol Sobczak, burmistrz Olecka. Witam bardzo serdecznie. Witam pana, witam wszystkich słuchaczy Radia 5. Dzień dobry państwu. Dzisiejsza rozmowa, zaczniemy ją od tematu, który jest ostatnio popularny, od tematu, który ostatnio często pojawia się na naszej antenie. Można składać wnioski o dodatek węglowy. Dlatego chciałbym zapytać, gdzie w Olecku są dostępne wnioski o dodatek węglowy? Rzeczywiście temat, tak jak pan redaktor powiedział, temat ostatnio w całej Polsce, w naszym regionie, ale również i w Olecku jest bardzo, bardzo gorący. Związany z nadchodzącą zimą, która czy nam się podoba, czy się nie podoba, ale się zbliża dużymi krokami. I nie do końca jesteśmy jako państwo, a tym samym jako również poszczególni odbiorcy, przedsiębiorcy, osoby prywatne, samorząd, jesteśmy do tej zimy przygotowani. I dlatego no, każda informacja na temat, co się dzieje z węglem, co się dzieje ewentualnymi dopłatami, no, jest dla mieszkańców, dla wszystkich zresztą bardzo istotna. Dlatego postanowiłem tutaj jakby z panem redaktorem w pierwszym punkcie poruszyć ten temat. I wnioski o dodatek węglowy dostępne są w Olecku, w naszym Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, czyli w MOPS-ie. Przypomnę, że dodatek węglowy przysługuje osobom, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecoł, kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy. Paliwem stałym jest węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego. Źródło ogrzewania musi być wpisane albo zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. To jest bardzo istotna informacja dla każdego, kto chce złożyć wniosek. I wnioski są przyjmowane, tak jak powiedziałem, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku przy ulicy Kolejowej 31, pokój dokładnie numer 2 i w godzinach od 7.30 do 15.30 każdego dnia roboczego lub przez ePUAP, czyli w formie elektronicznej. Do wszystkich informacji, jeżeli będą od mieszkańców zapytania, a wiem, że już tutaj MOPS i również Urząd Miejski jest oblegany przez mieszkańców w poszukiwaniu, gdzie mogą ewentualnie informacje, bądź też gdzie mogą złożyć wniosek, a więc odsyłam do MOPS-u, bądź też do informacji, a informacje znajdziecie państwo na stronie internetowej MOPS Olecko. Bardzo serdecznie zapraszam po te informacje i mam nadzieję, że będziemy mogli państwu pomóc, naszym mieszkańcom, przynajmniej w złożeniu wniosku. Mamy 30 dni później ewentualnie na wypłatę świadczenia dodatku, natomiast jak to będzie realizowane dokładnie przez państwo, przez wojewodę dokładnie, jeszcze w tej chwili my sami nie wiemy, ale mam nadzieję, że my jako urząd będziemy składali zapotrzebowanie na zaliczkowe przynajmniej wpłaty pieniędzy na tą wypłatę. Mam nadzieję, że to będzie odbywało się szybko, sprawnie i nie będziemy my i będziemy mieli możliwość szybkiej wypłaty również naszym mieszkańcom. Miasto Olecko gościło w sierpniu delegację z Francji. Spotkanie już dobiegło końca. Panie burmistrzu, jak mógłby je pan podsumować? Jeżeli miałbym to powiedzieć jednym zdaniem, to bardzo dobrze. Spotkanie było bardzo potrzebne i było owocne i rozstawaliśmy się w przekonaniu, że dobrze się stało, że po tylu latach przerwy odnowiliśmy nasze stosunki partnerskie z miastem Marly, które jest naszym najstarszym partnerem, a nasza współpraca i jako miast bliźniaczych, jako miast partnerskich trwa już 50 lat. Więc 17 sierpnia dobiegła właśnie końca wizyta delegacji z naszego miasta partnerskiego Marly. Był to niezwykły i bardzo intensywny czas, w którym staraliśmy się pokazać naszym gościom, jak wdrażamy ideę szerokiej współpracy, partycypacji społecznej na każdym polu działalności i rozwoju naszej gminy oraz ustalić jak najwięcej działań, które podejmiemy z udziałem mieszkańców obu miast i postaramy się pewnego rodzaju działania już podjąć jeszcze w tym roku, może z efektami już w przyszłym. I pierwszy dzień wizyty, tak pokrótce, rozpoczęliśmy oczywiście powitanie naszych gości z radnymi Rady Miejskiej w Olecku i pracownikami Urzędu Miejskiego w Olecku. Następnie odwiedziliśmy dwa największe zakłady produkcyjne, to jest ZPU Prawda oraz Delfia. Byli tutaj goście nasi zachwyceni nowoczesną technologią i marką, która jest znana nie tylko w Polsce, w Europie, ale nawet i na świecie. Więc ich produkty, proces produkcji był bardzo fajnym dla
dla nich elementem zaskoczenia. Spędziliśmy również czas w dziennym klubie Senior Plus, gdzie seniorzy opowiadali o swoich działaniach oraz udziale w Active Festiwalu Letzko, w jaki sposób się nasi seniorzy aktywizują, co robią na co dzień i co ewentualnie w jaki sposób partycypują w wydarzeniach na terenie naszego miasta. Był również wspólny wywiad właśnie w Radio 5. Wieczorem razem powitaliśmy naszą publiczność zgromadzoną z kolei w amfiteatrze po Zamrze na koncercie. Również z kolegą Szymonem i między innymi z naszymi gośćmi wspólnie ze sceny powitaliśmy, rozpoczęliśmy Active Festiwalu Letzko. To było również niespodzianką dla naszych gości. Kolejne dni natomiast to były wizyty w Szkole Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika w Olecku, gdzie chcieliśmy pokazać między innymi jak mniej więcej wyglądają nasze jednostki oświatowe. Ale byliśmy również na takiej części rekreacyjnej Wilk Centrum Strzeleckie, gdzie również byli zaskoczeni, że w Olecku jest tak nowoczesna strzelnica i byli troszeczkę w emocjach, że mogli z różnego rodzaju broni oddać strzały do tarczy do celów. Także myślę, że wizyta była również taka rekreacyjna. Obejrzeliśmy również efekty działań mieszkańców Gąsek, realizowanych w ramach odnowy programu wsi. Spędziliśmy wspólnie czas na osiedlu Lesk, gdzie odbył się festyn rodzinno-parafialny. Odwiedziliśmy również Muzeum Motoryzacji Białej Oleckiej, które zachwyciło swoją kolekcją naszych gości. Również Olecka Izba Historyczna, gdzie dzięki pani Elizie Ptaszyńskiej poznaliśmy historię naszego miasta i tu nasi goście z dużą uwagą i dużą cierpliwością wysłuchali wszelkiego rodzaju informacji na temat naszej historii. Także również zaprosiliśmy naszych gości na koncert piosenki francuskiej w wykonaniu elskiej ekipy Jacka Merchelskiego i jego przyjaciół. Koncert był przepiękny, wzruszający, a nasi goście wraz z artystami ze sceny praktycznie cały repertuar znali i prześpiewali razem, więc to było dla nich wzruszające wydarzenie. Miało także miejsce spotkanie trzech partnerów, Olecko, Marli i Wilkawiszki na Litwie, gdyż jesteśmy w sposób mamy porozumienia między tymi naszymi trzema miastami i przy okazji zaprosiliśmy naszych gości do Wilkawiszek i obejrzeliśmy tam z jednej strony najnowsze inwestycje litewskiego miasta i ustaliliśmy kierunki wspólnych, trójstronnych działań na najbliższy czas. Tu było natomiast podsumowując, jakby to było 5 intensywnych dni, które bardzo miło sobie w tej chwili wspominamy. Zapraszam również naszych mieszkańców i tu jest jakby taki apel do dołączenia aktywności w grupie 50 lat współpracy Olecko-Marli oraz dzielenia się materiałami, zdjęciami, wspomnieniami ze współpracy i wymian z naszym miastem partnerskim Marli. Z zebranych materiałów stworzona zostanie wystawa, która w przyszłym roku zostanie upubliczniona i podobna akcja właśnie się odbywa jednocześnie w Marli, a więc chcemy jednocześnie w przyszłym roku udostępnić do naszych mieszkańców z tych 50 lat ten materiał, który jesteśmy w stanie zebrać, upublicznić i mieć po prostu wspomnienia. Wierzę, że będzie to niezwykła sentymentalna podróż przez te 50 lat wyjątkowej współpracy, której pełną rocznicę właśnie będziemy obchodzili w przyszłym roku. Sierpień powoli się kończy, no a z nim kończą się wakacje, ale to nie koniec wydarzeń kulturalnych, sportowych. Panie burmistrzu, co w najbliższym czasie wydarzy się w Olecku? Jaką ofertę mają do dyspozycji mieszkańcy? Tak jak pan redaktor zauważył, czy nam się podoba, czy nie, dużymi krokami zbliża się 1 września, więc rozpoczęcie nauki w nowym roku szkolnym. I z tego miejsca w imieniu pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 zapraszam rodziców z dziećmi, które od 1 września rozpoczną naukę w oddziałach przedszkolnych i w klasach pierwszych na spacer właśnie po Szkole Podstawowej nr 2. I to spotkanie odbędzie się już w dniu dzisiejszym o godzinie 16, a więc zapraszam wszystkich rodziców z dziećmi, które rozpoczną w oddziałach przedszkolnych oraz w klasie pierwszej na wizytę, na taki spacer po szkole, żeby zapoznać, żeby dzieci tego 1 września nie przeżyły szoku, a myślę, że dla tych naszych maluchów będzie to też takie miękkie wejście i miękkie wprowadzenie w nowe środowisko, w nowe miejsce. Natomiast rzeczywiście Olecko nigdy nie śpi i mamy jak zwykle szeroki repertuar dla różnego rodzaju
amatorów różnych wydarzeń. I tak 12 września o godzinie 17 zapraszam wszystkich Państwa na spotkanie ze mną właśnie, czyli spotkanie z burmistrzem, otwarte spotkanie, które odbędzie się w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku. Spotkanie będzie okazją do z jednej strony podsumowania i dotychczasowych działań, ale również odpowiedzi na pytania mieszkańców, na wymianę poglądów, sugestii dotyczących jakby potrzeb i oczekiwań mieszkańców, z drugiej strony możliwości i ograniczeń, szans oraz zagrożeń, przed jakimi stoi Olecko w obecnej chwili, obecnej sytuacji tej gospodarczej, przed sezonem zimowym, ale to również będzie możliwość, dopóki mam nadzieję nas tutaj znowu, być może nie dopadnie COVID, do spotkania się takiego bezpośredniego. To, co nam przez 2 lata praktycznie COVID zabrał, mam nadzieję, że ta formuła przynajmniej dla części mieszkańców będzie zawsze dobrym miejscem do rozmowy bezpośredniej, do zadania pytania, a więc jeszcze raz przypomnę, 12 września, godzina 17, zapraszam wszystkich chętnych mieszkańców do Rok Mazury Garbate. Natomiast zbliżające się wydarzenia w Olecku to w najbliższym czasie, 27 sierpnia, a więc najbliższa sobota, o godzinie 15 na głównym placu w mieście, na Placu Wolności, odbędzie się koncert charytatywny zorganizowany przez nasze stowarzyszenie Uwolni Psa. Celem koncertu będzie zbiórka na podopiecznych stowarzyszenia, czyli na nasze pieski. Zagra zespół przy okazji Kundle, a jakby może nazwa zespołu również jest związana tematycznie z akcją i ze stowarzyszeniem. A potem będzie można pobawić się przy rytmach latino oraz wraz z Death From A to Z Aleksandra Łaszczyńska-Zubkowicz i gościnnie zagra Marta Winkler, akordeonistka zespołu Oleckie Echo, a więc z jednej strony muzycznie, z drugiej strony z pieskami na żywo. Zapraszam bardzo serdecznie na najbliższą sobotę, godzina 15. Natomiast 28 sierpnia zapraszamy już na 23 turniej tenisa ziemnego Puchar Leszka Kuranowskiego, który odbędzie się na naszych kortach Mosir w Olecku. 10 września z kolei od godziny 9, tu jest bardzo fajne wydarzenie, nam się szykuje. Mam nadzieję, że nam tego pogoda nie zepsuje. 10 września, godzina 9.30, godzina 16 na Miejskim Stadionie w Olecku odbędzie się festiwal piłkarski Śladami Orłów Górskiego. I od godziny 8.45 będzie już otwarte biuro zawodów, weryfikacja uczestników turnieju i jego omówienie. I tu chodzi o turniej piłkarski, kategoria wiekowa turnieju to rocznik 2012 i młodsi. I drodzy Państwo, tu już w tej chwili mamy zapewnienie, że będą czołowe zespoły polskie, jeżeli chodzi o tą kategorię wiekową, między innymi Barcelona, Legia, i zapraszamy również tutaj zespoły z naszego regionu, aby było z jednej strony regionalnie i żeby nasze zespoły z regionu mogły się zmierzyć z tymi teoretycznie najlepszymi zespołami w Polsce, ale również zapraszam wszystkich rodziców, bo oprócz tego będzie wiele konkursów dla gości, dla kibiców, wiele będzie plac zabaw, będą różne rodzaju atrakcje przygotowane dla nie tylko uczestników turnieju bezpośredniego, ale również dla kibiców, dla gości, którzy będą chcieli w tym czasie zagościć na stadionie miejskim w Olecku, a więc jeszcze raz przypomnę, 10 września, godzina 9.30, 16. Zapraszam bardzo serdecznie na nasze obiekty Mosiru, na stadion. 11 września z kolei to po raz kolejny wystartują maratony kresowe, czyli wszystkich amatorów rowerów zapraszam bardzo do Olecka. Start maratonów kresowych zaplanowane na godzinę 12.30 właśnie przy Stadionie Miejskim w Olecku. Do udziału zapraszam rowerzystów już od 3 roku życia. Wyścigi odbędą się w kilku kategoriach wiekowych i na kilku dystansach. I tak tylko dla przypomnienia, pierwszy bieg mikro, czyli dzieci między 3 a 6 rokiem życia na dystansie 200-300 metrów. Później dystans mini, 7-12 lat na dystansie 8 km. Później bieg fit na dystansie 17 km. Później półmaraton na dystansie 30 km i maraton na dystansie 51 km. Zapisy prowadzone są przez platformę. Link znajdziecie Państwo na stronie Mosiru Olecko. Serdecznie zapraszam chętnych rowerzystów do Olecka na tą datę. I również zapraszam wszystkich chętnych na nadchodzące Święto Plonów, które rozpocznie się 4 września od godziny 10 mszą świętą w kościele naszej parafii. Następnie korowód idący wokół Placu Wolności zaprowadzi nas na główny plac w mieście, gdzie nastąpi uroczyste otwarcie części artystycznej tegorocznych dożynek. I w programie jak zwykle stoiska z jadłem chłopskim, degustacja potraw regionalnych, stoiska promocyjne firm i organizacji działających w obszarze rolnictwa, konkursy dla dzieci i dorosłych,
konkursy dożynkowe, blok artystyczny, podczas którego wystąpią orkiestra Dęta Zolecka, okoliczne nasze również zespoły niezastąpione Sedanianki, Kalina, Wielczanie, Oleckie Echo, Świętowiace oraz Gwiazda Wieczoru, zespół Słowiany. I dzięki, przez cały dzień 4 września będziemy dziękować wszystkim rolnikom, producentom naszego jadła za, mam nadzieję, że udane dożynki, że za udane zbiory, dzięki czemu będziemy na naszych stołach mieli codzienny chleb, a myślę, że to jest najważniejsze, żeby nam nigdy tego chleba nie zabrakło. A więc zapraszam serdecznie bardzo wszystkich. Koniec wakacji to nie koniec wydarzeń w Olecku, tak jak słyszeliśmy. Gościem dzisiejszej audycji, dzień dobry Olecko, był pan Karol Sobczak, burmistrz Olecka. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Miłego dnia życzę.